Witam Państwa serdecznie. Tym razem chcę Państwu zaprezentować Renault Kadżar z rocznika 2016 z napędem na 4 koła, silnikiem diesla 1.6 130 koni. Samochód bardzo ładny, lakier niebieski metalik. Tu Państwu przeprowadzę pomiar lakieru, żeby Państwo wiedzieli, jak przyjadą. Jak widać, oryginalny lakier. Oryginalny. Na zielono to jest oryginalny. Tak, norma to jest od 90-80 do... Przepraszam, źle się przy... 90. Bardzo czuły miernik jest i... Wystarczy delikatnie źle przyłożyć i będzie przekłamywał. Ja już wcześniej auto mierzyłem, więc wiem, że maska jest w podwójnym lakierze. Prawdopodobnie od kamyczku musiała być pomalowana. Czy podwójny lakier. Nie chcemy Państwu przy tym ukrywać, że po prostu jest oryginał. Tak to mniej więcej wygląda. Powiem Państwu tak, że ten samochód jest naprawdę przygotowany do eksploatacji. Jedynym słabym punktem to są z tyłu lekko słabe opony do końca sezonu i do wymiany. Natomiast w bardzo ładnym stanie felgi. Jak widać, nowe tarcze, nowe klocki. Czy widać? Widać nowe. Z przodu to samo, nowe tarcze, nowe klocki, w miarę porządku jakościowo. Forodo to jest dobra marka klocków. Olej wymieniony, filtry wymienione, lampy z tyłu LED, napędy działają, środek naprawdę ładnie utrzymany. Jest zapasowe. Auto zarejestrowane, ubezpieczone. Można bezpiecznie wracać. Samochód sprowadzony z Niemiec. Jest książka serwisowa. Półskóra. Wszystko w stanie bardzo dobrym. Klimatyzacja automatyczna. Tapicerka w ładnym stanie. Lampy z przodu LED. Ksenony. Ale co jest jeszcze bardzo ważną sprawą? Mieliśmy ten samochód na podnośniku, sprawdzaliśmy go. Wahacze, sworznie, łączniki, czyli praktycznie całe zawieszenie jest zrobione na świeżo. Wygląda też na to, że ktoś robił rozrząd, ale powiem Państwu, osłona rozrządu, tam mieliśmy nowe śrubki. Wygląda na to, że był wymieniany łańcuch. Natomiast głowy nie dam, bo to są tylko, że tak powiem, moje przypuszczenia. 166 tysięcy przebiegu. Tu jest do napędu, można sobie włączyć albo na przód, albo automatyczny, albo zablokować, automatyczny, ręczny. Tutaj Renault przewidziało takie
system nagradzania kierowcy jazdy, czyli w zależności jak przyspieszał, jak zmieniał biegi, chodzi o ekologię. Przyciski, kierownica, nic nie wytarte. Podgrzewane siedzenia z tyłu, z przodu. Odpalanie na kartę. Można sobie to zmienić w komputerze na inne motywy, inaczej będzie wyświetlany, bo to jest cyfrowy, więc można sobie zrobić inny motyw. Dotykowe radio. Nawigacja menu w języku polskim. Tu jest system pasa ruchu asystenta i jak jechaliśmy, to ciekawostką jest tego rodzaju, że on nie piszczy tak jakby w zwykłym samochodzie pi, 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 że zmienia pas, tylko symuluje jazdę przez tarkę, czyli wydaje odgłosy, aby państwo koło przejeżdżało po asfalcie, po tej takiej tarce, nie? Takie odgłosy, no to jest taka ciekawostka. I podgrzewana przednia szyba, nie wiem czy widać, jest elektrycznie podgrzewana, tak jak w Fordzie. 6 biegów, naprawdę tutaj wszystko. Wszystkie elementy samochodu są w stanie naprawdę bardzo dobrym. No, ma 166 tysięcy, ale powiem państwu, że wygląda tak na 80, to jest max. Światły LED. Przepraszam, upłynąłem państwu pod względem ksenonu ma soczewki. Ksenon. Przepraszam. Oryginalny z rocznika 2016. Pokazuję specjalnie, żeby państwo wiedzieli, że ten samochód nie był uderzony. Prawdopodobnie miał maskę z powodu kamyczków pomalowaną. Przepraszam, jednak ma soczewki, nie ksenony, ponieważ jest regulacja położenia. W ksenonie tego nie ma. Moja pomyłka, przyznaję się. Taki bardzo ładny samochodzik, ekonomiczny, ładny kolor. I przede wszystkim podkreślę, wymienione tarcze, klocki przód, tył, z przodu wahacze, sworznie, łączniki, wymienione olej, filtry. Zresztą jak widać, wygląda według mojej wiedzy, czy według tego co mam doświadczenie, że rozrząd prawdopodobnie ktoś wymieniał. Jak państwo mają jakieś pytania, zachęcam zadzwonić, dopytać się. Chętnie odpowiem, udzielę informacji na temat tego samochodu. Nic nie przykapca. Zapraszam na naszą stronę przebielińskieautomobile.pl, www na początku, Dąbrowa Górnicza Zachodnia 51. W ofercie jest około 60 samochodów, jesteśmy rodzinną firmą, 27 lat na rynku, udzielamy gwarancji od 3 lat, od 3 miesięcy do 24, serwisujemy auta, zapraszam państwa serdecznie, naprawdę samochód moim zdaniem godny polecenia. No i przede wszystkim wszystko porobione, tak? Czyli zasada jest tego rodzaju, ktoś powie 166 tysięcy, o kupię z przebiegiem stówkę. No ale za chwilę się okazuje, że tu trzeba tarczę zrobić, tu trzeba klocki zrobić, tu trzeba tamto. I się dokłada. Tu przy tym przebiegu jest wszystko porobione. Czyli generalnie rzecz biorąc, na obecną chwilę, no zero wkładu własnego.
Nic kompletnie. Zapraszam. Proszę też ewentualnie o komentarz, czy Państwu się to podobało, czy coś trzeba zmienić. Czy warto, czy nie warto. Pozdrawiam.